Pamiętam, jak jeszcze na afterze po Młodych Wilkach mieliśmy taką rozmowę gdzieś tam na balkonie chyba u Maćka, który to kręci, i mówiłeś, jak ważna jest do ciebie kwestia teledysków, że od początku jeszcze wtedy byłeś przed Niekubem i mówiłeś, że totalnie jakby nie może wyjść słaby klip od ciebie, że mega się do tego zawsze przykładasz, więc domyślam się, że ta nagroda ucieszyła cię. Ucieszyła mnie szczególnie też dlatego, że jest to publiczności nagroda, czyli ludzie zdecydowali, żebym dostał tą nagrodę. I fajne to jest, bo no po prostu ludzie w tym, co robimy, są najważniejsi tak naprawdę, bo liczy się poparcie tak naprawdę twoich słuchaczy, nie jakby ludzi z radia, telewizji, bez urazy, Mateusz, wiesz, ale wiesz, jak jest, że jakby słuchacze determinują, czy jakiś artysta jest odnosi sukces, czy nie tak naprawdę. I mega mi miło, że zostało to zauważone, że jakby staram się przykładać dużą uwagę do tego. Z tego miejsca też chciałbym podziękować Jedynakowi oraz DJ-owi Steezowi za to, że oni w sumie też, mimo tego, że wcześniej miałem fajne teledyski, to jednak były one dużo bardziej proste, takie DIY, do it yourself po prostu. Teledyski przy płycie Toziomal, myślę, że bez wstydu można powiedzieć, że są na klasie europejskiej, jak nie światowej tak naprawdę. I zostały w to włożone też pieniądze, które fajnie, że ktoś zauważył to, że jakby wkładaliśmy w to duży wkład finansowy i zaangażowanie wielu ludzi tak naprawdę sprawiło, że ten teledysk powstał. I inne teledyski zresztą do tej płyty, które też są genialne według mnie, i każdy w jakiś sposób wnosi coś, i liczę na to, że będzie tylko lepiej. Cieszę się, że polski rap jest na coraz wyższym poziomie wizualnym również, że teledyski nie tylko moje, ale wielu raperów wyglądają fajnie. Chciałbym, żeby wyglądały jeszcze fajniej, żeby wszyscy inwestowali w siebie przede wszystkim i w to, jak wygląda muzyka, jak brzmi muzyka i jak wyglądają wideoklipy do niej, bo to będzie po prostu rozwijać cały rynek, myślę. No też klip to jest takie coś, że nawet jeżeli ktoś nie kuma języka, to też klip może zrobić na nim wrażenie, tak? My o tym już też gadaliśmy? O tym chyba nie, no. Wydaje mi się, że gadaliśmy. Tak, gdzieś jak też tak myślę od dawna. Uważam, że jest to nawet może na początku jedyna możliwość, żeby zwrócić uwagę kogoś z zagranicy na twoje kawałki tak naprawdę. Ja puszczałem swoje kawałki ludziom z zagranicy, swoje teledyski, i to, co było fajne właśnie w tym, to, że mówili na przykład moi kumple z Włoch, różni raperzy, mówi elo, elo. Różni raperzy mówili mi o tym, że te teledyski są lepsze niż wiele lokalnych ich teledysków. I fajnie, że no tak jak mówię, ten towar może być europejski na pewno, czy światowy, no to ciężko powiedzieć, ale jest kayfabe, jest wielu raperów, którzy nawijają w swoim języku, nie wiem, Higher Brothers na przykład, ci chińscy traperzy, którzy też się wybijają, grają w trasę w Stanach Zjednoczonych. Da się, czemu taki Polak miałby nie grać tej trasy? I fajnie, że to właśnie idzie ku temu tak naprawdę. Czekam na moment, w którym będą ludzie z zagranicy przyjeżdżać do nas na koncerty naszych raperów, wiesz, o co chodzi. Planujesz też przy kolejnej płycie jeszcze to wnieść na level wyżej teledyskowo, czy bardziej utrzymać to, co było tutaj? Wiesz co, musiałbym mieć naprawdę duże budżety. Szczerze mówiąc, czasem dziwię się, że ludzie, którzy sprzedają dużo więcej muzyki niż ja, bo jeśli chodzi o sprzedaż płytową i tak dalej, no to jest wielu lepszych w Polsce ode mnie jednak, którzy sprzedają te platyny, podwójne platyny i tak dalej. Po prostu fajnie, jakby oni inwestowali jeszcze więcej pieniędzy w te teledyski, żeby to wyglądało naprawdę z rozmachem, żeby było widać, że ktoś sprogresował nie tylko muzycznie, nie tylko ten, ale też wizualnie, żeby wszystko było
piękne po prostu. A nawet jeżeli ma pokazywać brzydotę, to w profesjonalny sposób, w jakimś taki, wiesz... Taki surowy obrazowy, tak? Surowo obrazowy, fajny, wiesz, jakby jest wiele... Jakby sztuki wizualne są nieskończone tak naprawdę i jest wiele możliwości pokazania różnych rzeczy. Chodzi mi po prostu o to, że naprawdę myślę, że można teraz włożyć dużo pieniędzy w klip jako polski raper i apeluję do wszystkich polskich raperów, żeby wkładali te pieniądze w klip i żeby było fajnie, żeby było co pooglądać. Ja sobie też z chęcią obejrzę. Fajnie by było móc się też poinspirować, wiesz, takimi rzeczami. Powiedz jeszcze, jak w ogóle wrażenia twoje dzisiejszej gali, bo udało nam się zebrać tak szalony miszmasz raperów na sali. Ty siedziałeś w otoczeniu, jakby rząd od ciebie, jakby tuż obok ciebie był Borikson, zaraz obok był Wojtas, Leroy, tak? Ale z prawej też był Słonie, tak, z przodu był Kali, obok był Paluch, Kękę. I wiesz, co jest fajne, że nikt się nie pobił, o dziwo, jeszcze tutaj. Druga sprawa jest taka, że wydaje mi się, że zmienia się też to często przy jakimś poznaniu na żywo tak naprawdę. Dzieli nas ten internet tak naprawdę, może... Kiedyś hip-hop był taki, wiesz, bardziej w życiu prawdziwym i może przez to też łatwiej było zrozumieć, czy ktoś jest taki, czy ktoś taki. Teraz tak naprawdę widzimy to, co jest w internecie. Można człowieka ocenić po jakichś błędach, takich jak moje na przykład, i czy innych raperów, ale może on się okazać finalnie spoko gościem. I wiesz, i myślę, że takie imprezy jak ta fajnie będą wpływać na to, że może będą powstawać jakieś kawałki, których się totalnie nie spodziewamy, bo ktoś pozna się na żywo i powie, kurwa, fajny koleś, o, ty też fajny koleś, dawaj zrobimy jakiś numer, chociaż może nasi fani się nie będą tym jarać, że my zrobiliśmy numer, ale będziemy eksperymentować w jakiś sposób, zmienimy coś, nie? I fajnie, że coś takiego się dzieje, fajnie, że nie ma żadnych, znaczy, że jakby nie ma żadnych podziałów tutaj na tej imprezie i wszystko się odbyło w kulturalnej atmosferze, ale też fajnie po prostu było też zobaczyć reakcje różnych raperów na to i okazuje się, że tak naprawdę mamy podobne podejście do wielu, wielu spraw i tak dalej. No spoko, to powiedz jeszcze tak. Więc tylko... jestem bardzo zajarany, tylko że ja może, ja jestem szczery, zasugeruję, że zamiast może amerykańskich nagród dawać nagrodę za na przykład to, co wymyśliłem przed chwilą, punchline roku na przykład. Za jakieś takie rzeczy bardzo raperskie, punchline roku, jakieś, nie wiem, coś. Wers roku, tak. Nie no, punchline roku, tak, do wers roku będzie jedno, ale dorzucić tą kategorię, dla, myślę, że to będzie fajna też kategoria i spoko. No, pomyślimy. To powiedz jeszcze tak, domykając klamrą ten 2018, jakby 19 się już rozpędza, ale jeszcze sporo przed nami, więc czego ludzie mogą się po tobie spodziewać w tym roku? No, chciałbym wydać płytę na pewno i mam nadzieję, że ją wydam wreszcie. I ta płyta będzie po części tym, o czym mówiłem, czyli pokazaniem tego, że rap polski może kolaborować z różnymi innymi raperami. Raper z Polski może kolaborować z różnymi innymi raperami. Więc ten ziomek tam dobrze wjechał. Tak czy siak. Będą kolaboracje po prostu z zagranicznymi raperami. Chciałem sprawdzić, jak to jest po prostu nagrać kawałek z kimś z zagranicy. Większość kawałków zrobiłem po prostu widząc się z tymi ludźmi lub poznając ich na żywo, później oni dograli ewentualnie. Niesamowite jest to, jak muzyka nie ma granic i tak naprawdę jechałem do Włoch, jechałem do Czech, do różnych państw. I to było to samo, nie? Jakby to był ten sam vibe. Ludzie wychowywali się w innych miejscach, w innym państwie, ale muzyka łączy ludzi na całym świecie i trap, i rap jakby jest dla wszystkich tak samo ważny w różnych państwach, nie? No spoko. Myślę, że to dobre motto. Dzięki w takim razie.